Ten film został nagrany w środę 3 sierpnia o godzinie 12:30. Dotyczy szybko zmieniających się wydarzeń. Wizyta spikerki amerykańskiej Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, na Tajwanie spowodowała ogromny wzrost napięcia w tamtym rejonie świata. Pojawiło się wiele spekulacji, czy nie doprowadzi to do eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. O chińskiej reakcji i potencjalnych zagrożeniach opowie analityk OSW Michał Bogusz. W rozmowie z Bidenem Xi Jinping przedstawił wizytę Pelosi na Tajwanie jako igranie z ogniem. Zasugerował też możliwość użycia sił zbrojnych. Moim zdaniem Chiny przestrzeliły w tej swojej reakcji, dlatego że źle zinterpretowały odwołanie tej wizyty w kwietniu bieżącego roku. Pelosi wtedy miała lecieć na Tajwan, ale odwołała z powodu COVID-u. Wydaje mi się, że Chińczykom ubzdurało się, że to ich protesty spowodowały, że ona odwołała wizytę, a COVID był tylko pretekstem. Kiedy w rzeczywistości Pelosi miała naprawdę COVID-a i tylko i wyłącznie z tego powodu odwołała tę wizytę, a ona teraz doszła do skutku, ponieważ teraz jest przerwa w obradach kongresu i to jest dobry moment na różnego rodzaju podróże międzynarodowe, zwłaszcza, że to nie leci sama Pelosi, ale cała delegacja. I w tej sytuacji Chińczykom się wydawało, że jak znowu rozpętają histeryczną reakcję medialną, zaczną straszyć nie wiadomo czym, to znowu zmuszą ją do odwołania wizyty. No ale tym razem Pelosi A nie ma COVID-u, B nie może sobie pozwolić na to, nie tylko ona, ale cały establishment amerykański nie może sobie pozwolić na taką sytuację, że to aparatczycy w Pekinie decydują, gdzie trzecia osoba w państwie może polecieć lub nie. W efekcie ta wizyta po prostu musiała dojść do skutku. Reakcja Pekinu jest też podyktowana sytuacją wewnętrzną Chin. Presja wewnętrzna wynika z trudnej sytuacji gospodarczej. Ostatni kwartał PKB HRL oficjalnie wzrosł o 0,4%. Moim zdaniem, z moich szacunków, HRL potrzebuje wzrost 4% PKB rocznie, żeby utrzymać stabilność gospodarczą i przez to stabilność społeczno-polityczną. Oczywiście jeden czy dwa kwartały poniżej tego progu nie spowodują tragedii, nie zburzą systemu, ale im dłużej to będzie trwało, tym będzie to trudniejsze. Do tego dochodzi kwestia wojny na Ukrainie i zbyt ostatecznego zbliżenia z Rosją przed wojną, której dokonał Xi Jinping, co jest postrzegane przynajmniej przez część aparatu jako błąd. Nie błędem z ich punktu widzenia jest zbliżenie z Rosją, ale ostentacyjność tego zbliżenia, co naraziło Chiny na krytykę i postawiło w trudnej sytuacji, to powoduje, że Xi Jinping musi uciec do przodu. I myślę, że gdyby Pelosi poleciała, nie poleciała na Tajwan, była ta wizyta, on by znalazł niedługo jakiś inny pretekst, żeby rozpętać podobną historyczną reakcję, ponieważ potrzebuje tego z powodów wewnętrznych. Musi pokazać się jako twardy przywódca, który prezentuje się jako obrońca chińskich interesów, jedności państwa, jedności narodu chińskiego i tak dalej, i tak dalej. I jest to mu potrzebne przed 20 zjazdem, ponieważ moim zdaniem raczej możemy być pewni, że zostanie wybrany na trzecią kadencję, ale zakres jego władzy w tej trzeciej kadencji jest już dyskusyjny. Moim zdaniem nie będzie miał tak dużej władzy jak obecnie, będzie ona okrojona, ale jak bardzo będzie okrojona, będzie w dużym stopniu zależało od najbliższych 2 miesięcy i sytuacji wewnętrznej. No i teraz taka pokazówka międzynarodowa wobec Tajwanu jest mu na rękę. Oprócz wewnętrznej rozgrywki politycznej, Pekin może liczyć, że poprzez zaognienie sytuacji uzyska pewne ustępstwa od Stanów Zjednoczonych. Myślę, że mogą liczyć na to, że uda im się zmniejszyć albo w ogóle znieść dodatkowe taryfy celne nałożone jeszcze przez Trumpa. Teraz w Stanach Zjednoczonych zgodnie z prawem jest przegląd tych taryf i dochodziły sygnały, że administracja była gotowa przynajmniej na obniżenie, jeżeli nie zniesienie przynajmniej niektórych taryf w niektórych sektorach, ale zaraz dodawano, że będą nałożone w innych sektorach. Więc w trudnej sytuacji gospodarczej, jaka teraz panuje w Chinach, zniesienie tych taryf dałoby dodatkowy oddech chińskiej gospodarce i możliwe, że Xi Jinping tak naprawdę poza tym aspektem wewnętrznym, który zawsze jest najważniejszy w chińskiej polityce, to próbuje też ugrać, zmusić Amerykanów za uspokojenie, za powrót do status quo, jakby zniesienie sankcji, ale zobaczymy,
jak będzie się rozwijała sytuacja. Moim zdaniem raczej nie ma nastroju w Waszyngtonie, żeby dokonać radykalnej zmiany w tym aspekcie, więc mamy tutaj także i w tym mamy patową sytuację. Największym pytaniem, które zadaje sobie ostatnio cały świat, jest pytanie o skalę chińskiej odpowiedzi na wizytę Pelosi. Na dzień dzisiejszy wiemy, że od dzisiaj zaczynają się w 6 strefach wokół Tajwanu ostre strzelania chińskiej armii. No i z jednej strony można powiedzieć, że to jest pokaz bezsilności Chińczyków, że strzelają do wody, do otwartego oceanu, żeby tylko pokazać, jakoś wyładować swoją złość. Z drugiej strony część tych stref nachodzi na wewnętrzne wody, nie tylko morze terytorialne, ale także morze wewnętrzne Tajwanu. Zobaczymy, czy będą próbowali wykorzystać pod pretekstem tych ćwiczeń, wpłynąć na te wody, żeby stworzyć jakiś precedens. Moim zdaniem raczej nie, ale nigdy nie wiadomo, czy jakiś ambitny oficer nie postanowi pójść dalej niż mu kazano. No to są ludzie wszyscy szkoleni do prowadzenia wojny, nie zawsze specjalnie inteligentni, ale w stresującej sytuacji nerwowej, naładowani nacjonalistyczną ideologią, nacjonalistyczną propagandą, mogą zrobić coś głupiego i sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Inna sprawa to jest, czy mogą zrobić coś więcej. Oczywiście mogą próbować dokonać przelotu przez już bezpośrednio przestrzeń powietrzną Tajwanu, nie tylko wokół w tej strefie identyfikacji obrony przestrzeni powietrznej, którą regularnie naruszają, no ale to jest tak naprawdę otwarta przestrzeń, otwarta dla każdego. Mogą próbować dokonać jakiegoś przelotu. Mniej prawdopodobne, mogą próbować zająć jakieś terytorium, jakiś obszar lądowy pod administracją Tajwanu, czy to u wybrzeży Chin, czy na Morzu Południowochińskim. Ale to już byłaby eskalacja, poza którą naprawdę kolejnym krokiem byłaby wojna, a Tajwańczycy musieliby odpowiedzieć ogniem. Więc moim zdaniem na dzień dzisiejszy tego jest niskie prawdopodobieństwo. Ponadto obydwie strony wydają się niegotowe na konfrontację zbrojną. Czy na dzień dzisiejszy ani jedna, ani druga strona ciśnienie tajwańskie nie jest przygotowana do konfliktu. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, armia należąca do Komunistycznej Partii Chin nie jest gotowa na dzień dzisiejszy na przeprowadzenie desantu na Tajwan. Owszem, przygotowuje się, ćwiczy, rozbudowuje swoje siły, zwiększa swoje możliwości, ale sami Tajwańczycy twierdzą, że osiągną takie zdolności w ciągu nie wcześniej niż 2025, ale bardziej realny jest 2027-2028 rok. Tajwańczycy reformują swoją armię, przezbrajają się, zmieniają doktrynę obronną. Bardzo dużo wniosków wyciągają z wojny na Ukrainie, z tego jak Ukraińcy stawiają opór Rosji. I jeżeli nawet na dzień dzisiejszy nie są gotowi, to razem z dostawami sprzętu amerykańskiego, doradztwem wojskowym amerykańskim, które wiemy, że są bardzo intensywne relacje wojskowych tajwańskich z amerykańskimi wojskowymi. Nie zawsze się zgadzają, ale tutaj wpływ Amerykanów na kierunek reformy wojska jest dosyć widoczny. To powoduje, że tak naprawdę nawet ta wojna bez wsparcia zewnętrznego nie jest przegrana przez Tajwan. Operacja desantowa na taką skalę, w tak trudnym terenie, nie tylko chodzi o szerokość ciśniny tajwańskiej, burzliwej jej wody, ale trudno dostępne wybrzeża Tajwanu. Tam nie ma długich plaż ciągnących się przez kilometry. Skaliste wybrzeża, pełne raf podejścia do wybrzeża, w niektórych miejscach bardzo wysokie klify, a już sam Tajwan jest bardzo górzysty, bardzo trudny teren do walki. To wszystko powoduje, że sam desant jest bardzo trudny. Dodatkowo w momencie, kiedy ktoś do ciebie strzela, jest to jeszcze trudniejsze, więc sam konflikt jeden do jednego, czyli z jednej strony Tajwańczycy sami walczący z Chińczykami mają jakieś szanse na pokonanie, odparcie inwazji, zatopienie tej floty inwazyjnej
na morzu. A nie jest żadną tajemnicą, że Amerykanie przyjdą z pomocą Tajwańczykom. Będą dostarczali broń, będą ich flota nie pozostanie bierna, będzie atakować siły inwazyjne, włączy się amerykańskie lotnictwo i w pewnym momencie także przyjdą, można się spodziewać, wojska amerykańskie na wyspę, więc dodatkowo też Japonia nie będzie stała biernie. Japończycy uznają, że upadek Tajwanu i przejęcie go przez Chińską Republikę Ludową będzie pierwszym krokiem do ataku na Okinawę i archipelag Ryukyu, więc oni też przyjdą z pomocą Tajwańczykom, więc tak się możemy spodziewać. Więc to będzie konflikt o Tajwan, szybko przekształci się tak naprawdę w III wojnę światową. To wszystko na dziś. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.